komentować w zasadzie jednak pozytywnie, ponieważ pierwsze nasze zwycięstwo na wyjeździe, trochę taki horror w drugiej połowie, a szczególnie pod koniec. Ale cieszymy się bardzo, szczególnie z pierwszej połowy, ze strzelonych bramek, z sytuacji, bo myślę, że zespół grał dobrze, zdarzał sobie sytuację i tutaj naprawdę ta gra nam się układała. Troszeczkę kontuzja naszego napastnika zrobiła nam problem, ale tak jak wszyscy widzieli, no, gdzieś to trzęsie nam dopisało i w tej końcówce potrafiliśmy to utrzymać i z tego się bardzo cieszymy. Zapunktowaliśmy na wyjeździe pierwszy raz, przynajmniej ja. No, na razie stać nas na 3 remisy i na 2 zwycięstwa. Jest trochę czasu na teraz przerwę na reprezentację. Myślę, że kolejny nasz cel to dobre przygotowanie się do kolejnego meczu. I takimi etapami będziemy na razie zdobywać punkty w tej C-klasie. My się naprawdę cieszymy z tego, co mamy. Nie dorabiamy żadnych teorii, kura optymizmu do tego, co się stało. Myślę, że to jest najlepsza droga, żeby gdzieś tam skutecznie poprawnie dalej funkcjonować. No to mamy troszkę czasu, żeby przygotować się do tego meczu i mieliśmy ten komfort, że Śląsk dał dużo spotkań u siebie na wyjeździe, transmisje, także na pewno przygotowanie tak też nasze. Myślę, że bardziej patrzyliśmy na tą naszą stronę i żeby przygotować sobie grę i żeby tutaj mieć swoje atuty na wyjeździe. Myślę, że takie były. A jeszcze no, ta niewykorzystana sytuacja na koniec to też dowód na to, że graliśmy do końca. Nie chcieliśmy tylko i wyłącznie zamurować bramki przy tym wyniku. Wiedziałem, że taka sytuacja się otworzy, ale to jest kwestia wykończenia. Myślę, że sporo pan odczytał na pewno i próbowaliśmy gdzieś szukać właśnie w tych sektorach szans i takie te sytuacje się powtarzały. Tak jak powiedziałem, nie będę na pewno wyrabiał teraz teorii do tego, że wygraliśmy i mogło być tak czy tak. Po prostu zespół zagrał dobrze, skutecznie, na tyle, żeby strzelił tą jedną bramkę więcej i z tego się bardzo cieszę. Myślę, że to nam pomoże zdecydowanie. Mamy kilku kadrowiczów. Będzie czas na to, żeby tutaj zregenerować siły, popracować troszeczkę pod kątem kolejnych meczów w Ekstraklasie i myślę, że ta przerwa nas tutaj nie wyprowadzi z tego właściwego rytmu. Myślę, że pomoże, bo mamy kilku zawodników, którzy dochodzą po kontuzjach, bo chcieli dać długu, który też nie do końca mógł grać cały mecz i nie mieliśmy Bena Radzi, który też na siłę może mógłby tu się pojawić na ławce, ale też tego nie zrobiliśmy po to, żeby ten zawodnik był do dyspozycji za jakiś czas. Także dla nas chyba to jest dobry moment i ta przerwa nam myślę, że posłuży.